I oczywiście, Magu, witam Was, widzowie, w trzecim odcinku z serii, jak zarabiam na Steamie. No i standardowo jesteśmy na moim koncie, a tutaj troszeczkę się pozmieniało, e, dlatego że tak, generalnie mouse dalej mam, mm, ale po prostu przeniosłem je sobie do magazynu. E, 50 sztuk mouse, e, także one sobie siedzą w tym magazynie e, i po prostu czekałem na koniec promocji, bo stwierdziłem, że już je przetrzymam. Bo był moment, gdzie one kosztowały powyżej złotówki, e, ale po prostu stwierdziłem, że przetrzymam je już do. E, do momentu, aż promocja na Rio się skończy, one trochę podrosną wtedy, i myślę, że wtedy je sprzedam. Z nowych zakupów to tutaj są jakieś skinki, ale to nas nie interesuje. Ale z takich nowszych zakupów to 5 pojemników z naklejką kandydata mi się kupiło, bo bajordery miałem ustawione jakieś 9, 9 chyba, chyba równo 9. I 5 mi się kupiło, także bardzo fajnie, z tego jestem zadowolony. Eternal Fire w Glitterze, 10 sztuk z tego co pamiętam, kupowane po jakieś 3,20, no na moment obecny 4,50 nawet. Ale ja sobie jeszcze pozwolę trochę przytrzymać, bo wydaje mi się, że to jest całkiem spoko inwestycja, bo Eternal Fire na razie no, nie ma na Rio, nie, nie wiem, czy się zapowiada, żeby były, byli, występowali jeszcze gdzieś e, Dlatego ich sobie zatrzymam na razie e, i Monezji w glitterze, którego kupowałem po jakieś 950 e, Także też nie jakiś super duży rozstrzał e, Okej okay, mi się udało go kupić e, Ale wiem, że on teraz jest na stagnacji Jeżeli będzie jakaś kurka, tendencja wzrostowa e, to go na pewno sprzedam, bo Może nie to, że chcę się go pozbyć, e, ale kupiłem go dosyć drogo, no 950. E... Powiedzmy, że jest ok, powiedzmy, że jest ok. W co ja teraz będę celował? Jeżeli uda mi się już wszystko sprzedać, bo w ogóle sprzedałem klacze, to już pewnie widzicie. I na klaczach łącznie wyszedłem ponad 30 coś na plus. Dlatego, że pamiętacie, ile ja miałem klaczy kupionych. To było chyba 30 klaczy, i kupiłem je za 33 zł. Sprzedałem za 66,90. Ostatnio to liczyłem w tabelce, także wszystko wiem na bieżąco, jak to wygląda. No, i na moment obecny będę się przymierzał do jakiejś grubszej inwestycji, bo na razie mam takie naklejki po prostu poinwestowane. Jeżeli uda mi się wszystko sprzedać, a planuję to sprzedać wszystko w jakimś niedługim okre odstępie czasowym, o tutaj jeszcze holo się gdzieś zawinęło. No, to jak sprzedam wszystko stąd, to wtedy będziemy celować w grubsze inwestycje, i wtedy na pewno. Pewno będziemy wkładać to do magazynu, bo no nie chcę też zaśmiecać sobie mm, EQ. Także tak to się prezentuje, tak to wygląda, e, i będziemy ogarniać w następnym odcinku. E, no, następny odcinek to już będzie gruba inwestycja, także wyczekujcie. E, no i to był moment, właśnie, czyli trzeci odcinek, update. E, I co? Trzymajcie się i cześć.